Mistrzostwa Polskie do lat 20 zakończyły się Waszym sukcesem z dwoma medalami, eee, sztafety, ale tak naprawdę liczyłeś po cichu tylko na jeden medal, 4x400, to 4 razy 100 zupełne zaskoczenie? Tak, powiem tak, że było to zupełne zaskoczenie, ponieważ mieliśmy trzech bardzo dobrych sprinterów, natomiast nie mieliśmy czwartego zawodnika do tej sztafety i tutaj... Eee, po rozmowach z Kamilą doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli damy tutaj do tej sztafety, kubek mielarza. Ale jest to chłopak, który biega generalnie biegi średnio-długodystansowe. Jest bardzo dobry, natomiast nigdy w życiu nie biegał stoi 200 metrów. Także no, to był wielki znak zapytania. Natomiast Kuba poradził sobie świetnie, chłopacy poradzili sobie świetnie. E, ogromna sensacja, bo patrząc na czasy poszczególnych zawodników, na to, kto biegał na ostatniej zmianie w tych pozostałych zespołach, jest ogromna sensacja. No i przede wszystkim czas nabiegany, te 40. 32 to jest 10 setnych tylko od rekordu Ostrowa. Gdyby była jeszcze lepsza ta ostatnia zmiana pomiędzy Robertem Gawłem właśnie a Kubą Chmielarzem to uważam, że nawet rekord Ostrowa był do zrobienia i nawet srebrny medal mógł, mógł być wywalczony. Także poziom, który zaprezentowali chłopacy niesamowity. Trzeci rok z rzędu macie medal w sztafecie w tej kategorii wiekowej to też ewenement. Tak. Musiałbym spojrzeć właśnie w historię, czy kiedykolwiek coś takiego się wydarzyło wcześniej, bo wiadomo, przez trzy lata, przez dwa lata można utrzymać jeszcze jakiś zawodniku Przez trzy lata zmienia się całkowicie skład. Jesteśmy bardzo skuteczni i przede wszystkim bardzo równi, jeśli chodzi o czasy. No to jest to ewenement. Mieliśmy Patryka wykrotek, który ciągnął nam poprzednie sztafety. Teraz mamy bardzo wyrównany skład. No, liderem tutaj jest Marcin Karolewski, który jest w tej chwili najszybszy. Zmieniają się nazwiska, ale nie zmienia się to, że jesteśmy nadal na pudle i to jest wielka duma. Naprawdę 4 razy 400 też sztafeta rewelacyjnie pobiegła, to złoto było poza zasięgiem, ale srebro tam na trzeciej zmianie wyszarpane było tak naprawdę, nawet na pozycji lidera wysforowaliście się. Tak, jeśli chodzi o szafetę 4x400 metrów, to wiedziałem już przed tym biegiem finałowym, że realne szanse na pierwsze miejsce właściwie nie ma. Natomiast walczymy w pozycji 2-4. Tutaj mogliśmy skończyć tuż za podium, mogliśmy być na drugiej, trzeciej pozycji. Wiedziałem, że też sztafety są wyrównane, szczególnie szafeta Zawiszy Bydgosz, bardzo dobry zespół, dwa lata pod rząd wygrywało Mistrzostwo Polski. No i tutaj e, powiem tak, no Robert Gawel, co zrobił na, na tej trzeciej zmianie, to była rewelacja. Bo czasami oczywiście to jest kwestia tego, z kim się biega. Natomiast Robert pobiegł półtorej sekundy szybciej od swojego rekordu życiowego. Tutaj, no, e, Fenomenalny bieg, ale chciałbym wyróżnić wszystkich chłopaków, bo i Piotrek Stępnia, który zaczynał, pobiegł bardzo dobrze. E, I Marcin Karoleski, który w nogach już miał dwa biegi, plus e, indywidualne, plus sztafetę 4 x 100 metrów, pobiegł poniżej 49 sekund. I tak naprawdę on pobiegł najszybciej z tej sztafety, chociaż nie było tego widać. E, Kuba Chmielasz, który fantastycznie zaprezentował się na ostatniej zmianie. Najpierw odparł atak, a potem przeprowadził kontrę. Dzięki niemu też zdobyliśmy ten srebrny medal. No, także fenomenalny wynik, bo to też rekord Ostrowa po 28 latach. Także duma ogromna.